Witam Państwa serdecznie. Z wieloma osobami znam się osobiście, z niektórymi nie. Dzisiejszy wykład będzie o komunikacji, o podstawach dobrej komunikacji, ale też przede wszystkim o znaczeniu dobrej komunikacji. I za chwilę udostępnię Państwu ekran, ale zanim udostępnię, to chciałam prosić o aktywność. Nie tylko o aktywne słuchanie, ale też o aktywne udzielanie się, to znaczy odpowiadanie na moje pytania. Nie trzeba podnosić ręki, ponieważ jak udostępnię ekran, nie będę widziała tych rąk podnoszonych. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę spontanicznie się odezwać, to zapraszam. Myślę, że doda to naszemu spotkaniu emocji, ale też będzie lepiej zapamiętane, jeśli będą te odpowiedzi przez Państwa udzielane. Nie będzie to takie suche i mam nadzieję, że właśnie lepiej zostanie w pamięci. Także zachęcam do zabierania głosu, a teraz już udostępniam ekran. Dlaczego taki temat? Ponieważ zajmuję się tym od 2 lat zawodowo. Pracuję w Szkole Głównej Handlowej i tam prowadzę zajęcia ze studentami w tym temacie, ale też zajęliśmy się tym tematem w fundacji, którą prowadzę. Wraz z gronem osób tutaj też obecnych w szkole i w przedszkolu, sióstr. I wydaje nam się, że ten temat jest bardzo istotny, a mało kiedy pochylamy się nad nim. Także dzisiaj kilka słów więcej na temat komunikacji. Po pierwsze, chciałam, żebyśmy wszyscy jasno zrozumieli cel tego wykładu. Po drugie, chciałam właśnie podkreślić znaczenie dobrej komunikacji, zająć się nieco mową werbalną, mową niewerbalną i też pochylić się nad pytaniem, co zrobić, by nasza komunikacja była efektywna. I na koniec krótkie podsumowanie, które mam nadzieję, że też ułatwi przyswoić sobie pewne treści, być może coś na nowo wybrzmi, także mam nadzieję, że będzie to wartościowe. A więc tak, dlaczego ten temat? Być może, jak widzą Państwo ten slajd, to zastanawiają się, czy się nie pomyliłam, czy nie włożyłam tutaj czegoś niepotrzebnego. Czy ktoś może powiedzieć, dlaczego ten slajd się pojawił tutaj? Nie słyszę. Pojawił się, ponieważ czasami nasza komunikacja właśnie tak wygląda. To znaczy, mamy bardzo dużo do powiedzenia, ale wygląda to troszkę tak, jak ten slajd, czyli jest tego bardzo dużo, ale tak naprawdę nie do końca rozumiemy ten komunikat. Czasami z kolei nasza komunikacja wygląda tak, i tutaj nie wiem, czy Państwo widzą to słowo, myślę, że jest łatwe do odkodowania, słowo dom, ale jest małe. Jeśli ktoś nosi okulary tak jak ja, to być może wchodzi w ekran. Także no, czasami potrafimy się jasno wyrazić, ale ten nasz komunikat wymaga, żeby go odkodować, wymaga bardzo dużo wysiłku od osoby, do której go kierujemy. Dlatego bardzo bym chciała, żebyśmy, i to mówię też do samej siebie, bo tutaj chciałam przy okazji zaznaczyć, że chociaż zajmuję się tym tematem też zawodowo, to jednak też widzę u siebie, że to jest nieustanna praca. To nie jest tak, że mając świadomość, że pewne rzeczy w komunikacji są ważne, ja to wszystko już robię, o czym może zaświadczyć moja rodzina przede wszystkim. Natomiast no jest to coś, do czego myślę wszyscy powinniśmy dążyć, żeby właśnie ta nasza komunikacja była jak ten kwiat, piękna, zrozumiała i tak samo dobrze odbierana przez każdego człowieka. I teraz to drugie pytanie, dlaczego dobra komunikacja jest taka ważna? Zanim odpowiemy na to pytanie, to kilka słów takiej etymologii słowa komunikacja. Comunicare z łaciny oznacza mieć z kimś coś wspólnego, coś z kimś dzielić, coś komuś dawać. I myślę, że wszyscy wiemy, że jest to bardzo słowo, które bardzo nas łączy z drugim człowiekiem. Mnie się od razu, myślę, że wszystkim nam tutaj kojarzy też z Komunią Świętą, która jest też łączeniem nas w Chrystusie, łączeniem Kościoła.
Także to słowo komunikacja jest bardzo nakierowane na relacje międzyludzkie. Dlatego też siostra, mówiąc na początku o tym dzisiejszym spotkaniu, podkreśliła relacje, bo dobra komunikacja wpływa bardzo na relacje. Nie myślę, że mamy tego świadomość. I na czym polega ten cały proces komunikacji? Najpierw kodujemy myśli, czyli myślimy sobie coś i staramy się to wyrazić słowami, czyli zwerbalizować, chociaż czasami nie wyrażamy tego słowami, ale w inny sposób. Także kodujemy myśli, nadajemy nośnik informacji, potem mamy nadzieję, że nastąpi odbiór tego nośnika u odbiorcy i dekodowanie naszych myśli. I w związku z tym, że nastąpi to dekodowanie, zwykle następuje jakaś informacja zwrotna, jakieś sprzężenie zwrotne. No i właśnie, tutaj mamy ten sam kwiat, ale przedstawiony nieco inaczej. Na jednym zdjęciu jest to takie zdjęcie, jak Państwo już widzieli przed chwilką, czyli pełne kolorów, soczystych barw, pięknie wyrażone, piękno róży. Natomiast na drugim zdjęciu, które być może też niektórym się podoba, wszystko jest wyblakłe. I czasami tak jest z naszymi komunikatami, no tak czasami wygląda nasza komunikacja. Dlatego ważne jest, żebyśmy naprawdę się nad nią pochylili i doprowadzali do tego, żeby była tak jasna, jak ten obrazek po lewej stronie. A dlaczego takie zdjęcie? Myślę, że wszyscy mieliśmy doświadczenie sytuacji, kiedy ludzie, z którymi przebywamy, z którymi się spotykamy na co dzień, tak się zachowują, że na naszym niebie, niebie naszego serca i naszej duszy pojawia się błyskawica. I myślę, że bardzo często taka błyskawica w naszym życiu wywołana złą komunikacją podcina nam nogi. Myślę, że też warto sobie uświadomić, że ta sytuacja, te sytuacje, które są wokół nas bardzo trudne teraz, też wynikają z niepochylania się nad procesem komunikacji, nad problemami komunikacyjnymi, nad tym, znaczy wynikają z tego, że każdy myśli w inny sposób i nie stara się jakoś zrozumieć drugiej osoby i właśnie dochodzi do wojny. A to jest zdjęcie, które według mnie wspaniale obrazuje sytuację, kiedy wszyscy byśmy się starali o to, by nasza komunikacja była efektywna i dobra, myślę, że to jest to sytuacja i tutaj właśnie moi studenci zauważyli, że na tym zdjęciu żaden kwiatek się nie wychyla. Myślę, że Państwo widzą, że wszystkie są piękne i wszystkie są równe, jeśli można tak powiedzieć. Niektóre już więdną, niektóre są mniejsze, bo jeszcze nie rozkwitły, ale razem tworzą naprawdę piękny obraz. I wydaje mi się, że jeśli wszyscy będziemy się starać o dobrą komunikację, to nasze życie naprawdę będzie piękniejsze i wszystko będzie w takim rozkwicie, ale jednak wymaga to wysiłku. To zdjęcie pojawia się dlatego, że jak Państwo widzą, te ręce chcą się do siebie zbliżyć, ale jednak coś im przeszkadza. I bardzo często, myślę, jest tak samo z nami, chcemy się do siebie zbliżyć, chcemy siebie rozumieć, ale to nie wychodzi. No i właśnie, za chwilkę się pochylimy nad tą sprawą. Będziemy się starali dojść do tego, jak to zrobić, żeby jednak te palce do siebie dochodziły. Nawet jeśli sytuacje są trudne i trudno znaleźć bardzo dobre rozwiązanie po ludzku, to jednak ważne, żebyśmy się do siebie starali zbliżyć i wszystkie strony zaangażowane w proces komunikacji, żeby wykonywały ten wysiłek. Teraz kilka słów na temat mowy werbalnej. Wydaje nam się, że mowa to jest zawsze mowa, czyli to, co teraz ja robię, mówię do Państwa.
Ale jest też mowa niewerbalna. Być może ja tutaj też mówię pewne oczywistości, to też chciałam zaznaczyć, że być może niektórzy z Państwa są psychologami, innych pedagogami, także te tematy nie są Państwu obce, ale tak jak na kazaniu ksiądz co jakiś czas powtarza te same treści, a tak naprawdę co tydzień jest podobny przekaz, że mamy żyć miłością, że mamy myśleć o drugim człowieku bardziej niż o sobie. Tak samo jest z tymi rzeczami związanymi z komunikacją. To są rzeczy, o których wiele z nas, wiele osób wie. Ma świadomość, ale przez to, że życie nabrało tempa, zapominamy o tym, że trzeba nad tym się pochylać i wracać i starać się. Także kilka słów na temat mowy werbalnej, czyli tej słyszalnej, tej, którą właśnie teraz wykonuję. I tutaj nie wiem, co Państwo myślą o tym, co widać, czyli o tych księżycach. Nie wiem, kto, być może z czym się to już Państwo kojarzy. Na pewno komunikacja werbalna wymaga przede wszystkim aktywnego słuchania. To, co te tajemnicze księżyce, które Państwo tutaj widzą, to są uszy. Już w starożytności zauważono, że to, jak człowiek jest stworzony, jest pewną wskazówką dla niego. Czyli mamy dwoje uszu i jedne usta. A więc ten proces słuchania jest procesem ważniejszym niż proces mówienia. Co jest jeszcze ważne, mamy dwoje uszu, które są otwarte. Czyli nie musimy ich włączać po to, żeby słyszeć. Chociaż trzeba się włączyć, czyli świadomie zaangażować w proces słuchania, żeby słuchać i rozumieć komunikat, który jest do nas kierowany. Także to aktywne słuchanie to jest naprawdę coś bardzo ważnego i można by na ten temat kilka warsztatów odbyć. Myślę, że niektórzy odbywali takie warsztaty nieraz. Ale warto to sobie nieustannie uświadamiać, że żebyśmy naprawdę się efektywnie komunikowali, trzeba przede wszystkim słuchać i to też słuchać tych komunikatów niewerbalnych, o których za chwilkę będzie. I na pewno komunikacja werbalna wymaga myślenia. Po to, żeby nie było tej zapisanej kartki, którą Państwu na początku pokazałam, gdzie było bardzo dużo różnych literek, ale trudno było odkodować znaczenie tego wszystkiego, czyli musimy myśleć po to, żeby odfiltrowywać pewne informacje, po to, żeby nie zachwaścić. Niektórzy specjaliści od komunikacji mówią o tym, że często w nasze wypowiedzi wdziera się chwast, a tym chwastem jest mówienie o rzeczach, które nie są dla danej osoby istotne. Tylko z jakiegoś powodu staramy się je dodać po to, żeby ktoś znał kontekst, ale bardzo często te chwasty tylko obciążają naszą wypowiedź i sprawiają, że druga osoba nas nie słucha, bo się staje znudzona. Mam nadzieję, że dzisiaj za dużo chwastów nie będzie. Ale tutaj, żeby jeszcze Państwu tak uwypuklić znaczenie dobrej komunikacji werbalnej i konieczności myślenia nad tym, co chcemy powiedzieć, podam kilka takich, wydaje się, zrozumiałych komunikatów. Posprzątaj, zajmij się tym, powinieneś, podoba mi się, super. Myślę, że każdy z nas ma wokół siebie wiele osób, dla których każdy z tych komunikatów będzie znaczył coś innego. Tutaj z wieloma mamami rozmawiałam na temat komunikatu posprzątaj. Dla każdego z nas oznacza to coś innego. Dla mamy, dla mnie, co moje dzieci mogą potwierdzić, oznacza to dosyć dużo czynności do wykonania, ale przede wszystkim odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Dla niektórych posprzątanie może oznaczać jedynie na przykład pościelenie swojego łóżka. Także warto mieć świadomość tego, że słowa nabierają znaczenia przez kontekst, przez to, kto je wypowiada i nie są oczywistością. Dlatego naprawdę warto zaoszczędzić sobie swoje nerwy i
nie denerwować się na innych ludzi dlatego, że czegoś nie rozumieją, tylko starać się bardziej precyzyjnie wypowiadać. No właśnie, bo nawet taki komunikat podoba mi się, u jednego będzie znaczył, że komuś się że tej osobie się bardzo podoba, bo ta osoba na przykład jest dość powściągliwa, nie lubi za bardzo chwalić ludzi, rzeczy, rzadko się zachwyca, więc słowa podoba mi się będą znaczyły bardzo dużo. A u osoby, która generalnie ma taką naturę zachwycającą się życiem, podoba mi się będzie raczej komunikatem dosyć umiarkowanym, wyrażającym umiarkowane zadowolenie czy też zachwyt. Także naprawdę pochylmy się nad słowami, które wydają nam się jasne, a które być może w naszym otoczeniu budzą wiele wątpliwości lub sporów, przez to, że właśnie każdy z nas coś innego rozumie pod pojęciem posprzątaj, zajmij się tym. Ktoś na przykład uważa, że komunikat zajmij się tym oznacza już teraz, a dla kogoś innego to znaczy, że w chwili, kiedy będę mógł. Także no właśnie tutaj doszła ta buźka, żeby jeszcze raz podkreślić, że mamy jedne usta i dwoje uszu po to, żeby lepiej słuchać i też myśleć. Mamy bardzo dużo szarych komórek, które są za to odpowiedzialne, więc to nas zobowiązuje. Po to, żeby właśnie nie dochodziło do takich wybuchów, myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenia, że jeśli nie staramy się o dobrą komunikację, jeśli nie ma tej dobrej woli z każdej strony, no to dochodzi do takich wybuchów. I czasami kończy się to dramatycznie. Myślę, że każdy z nas ma wokół siebie takie sytuacje. Po co warto aktywnie słuchać, by budować atmosferę zaufania, która skłania do otwartości, by pomagać rozmówcy konstruować logiczną wypowiedź, przez to, że na przykład zadajemy dodatkowe pytania i naprowadzamy na coś, że staramy się mu pomóc w odrzuceniu chwastów z tej wypowiedzi, ale tak, żeby dać informację zwrotną, która będzie przydatna dla rozmówcy, czyli żeby właśnie to sprzężenie zwrotne nastąpiło. Także jest to naprawdę bardzo ważny proces, o którym często zapominamy, to aktywne słuchanie. I teraz kilka słów na temat mowy niewerbalnej. Myślę, że też wszyscy słyszeli o tym pojęciu. I tutaj chciałam troszkę zgłębić, czym jest ta mowa niewerbalna, bo kryje w sobie kilka elementów. Po pierwsze, mimika. Ja wiem, że ja mam dosyć taką bogatą mimikę. Usta mi się bardzo ruszają. Lubię się uśmiechać, więc moja mimika jest dosyć bogata. Ale każdy z nas ma inną mimikę, niektórzy są bardziej powściągliwi, także tutaj to jest indywidualna sprawa, chociaż niektórzy starają się nad tym pracować i to też jest coś, co przekazuje jakiś komunikat. Myślę, że oczekujemy tego, żeby to, co przekazujemy słowami, było spójne z tym, co przekazujemy w każdy inny sposób, też przez naszą mimikę. Drugi element to pantomimika. Pantomimika to gestykulacja. Ja czasami coś, gdybyśmy się widzieli na żywo, no to bym więcej gestykulowała. Tutaj wiem, że no zasłonię ekran, więc może nie ma to takiego znaczenia, ale wiemy wszyscy, że pantomimika czasem ułatwia nam koncentrację, no bo jak ktoś dużo robi rękami, to czasami nas to przyciąga, ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo może to spowodować rozproszenie. Czynniki paralingwistyczne to jest między innymi ton głosu, wysokość, melodia, to czy robimy przerwy, czy czasami wtrącimy ciszę w naszą wypowiedź po to, żeby coś zaakcentować. Też takie wtrącenia typu i to bardzo wybrzmiało, te czynniki paralingwistyczne w czasie pandemii. Jeśli mają Państwo pracę zdalną, to myślę, że wszyscy pracując na Teamsach lub korzystając z innych aplikacji, słysząc większości naszych współpracowników, no zwróciliśmy większą uwagę na to, jak się mówi, czyli właśnie na te czynniki paralingwistyczne, na to, czy na naszą dykcję.
nawet jeśli jeszcze Państwo nad tym nie pracowali, to myślę, że słuchając innych osób, pewne rzeczy nam się bardziej rzucają w uszy. Także jest to coś bardzo ważnego, co wybrzmiało w czasie pandemii i pracy zdalnej. Także to jest coś, nad czym szczególnie warto się pochylić. Powierzchowność, czyli to, jak wyglądamy, to czy się umalujemy, czy zepniemy włosy, czy mamy biżuterię, czy panowie jak są ubrani, czy kobiety tak samo. To wszystko, co przekazujemy naszym strojem i tym wszystkim, co możemy ze sobą zrobić. Jak Państwo wiedzą, jest to bardzo ważny element, ponieważ większość osób kieruje się pierwszymi wrażeniami. To socjologowie powtarzają, że niestety chcielibyśmy być bardziej głębocy w naszych przemyśleniach, ale niestety kierujemy się pierwszymi wrażeniami. Jeśli mamy tego świadomość, no to warto też o tym pomyśleć, zwłaszcza nawiązując nowe relacje. Pozycja ciała może być otwarta albo zamknięta. Mogłabym na przykład tak siedzieć teraz z Państwem, co myślę, że dużo wyraża, tak? Bo to mogłoby wyrażać mój ból głowy. Taka postawa też często wyraża jakieś takie onieśmielenie, niepewność. Także pozycja ciała też ma duże znaczenie. Stany fizjologiczne, czyli nasze zaczerwienienie, łzawienie oczu, pocenie się, czasami drżenie ciała, różnych części ciała, czyli to wszystko, na co niestety albo stety nie mamy wpływu, ale co też musimy wziąć pod uwagę, warto się sobie przyjrzeć, żeby wiedzieć, jakie są te nasze stany fizjologiczne w różnych momentach, czyli takie działania naszego organizmu, których nie jesteśmy w stanie powstrzymać, a które występują w różnych sytuacjach, żeby sobie z tym radzić i żeby też to sprzyjało naszej dobrej komunikacji. Haptyka, myślę, że to jest dosyć ciekawe słowo, dotyczy dotyku. Niektórzy ludzie potrzebują poklepania, żeby komunikat w rodzaju dobrze pracowałeś, został właściwie odebrany. Także haptyka jest czasem bardzo ważna. Przytulenie drugiej osoby, to też zależy od języka naszego ciała, co jest dla nas ważne, czy bardziej słowo, czy dotyk. Ale haptyka, też warto na to zwrócić uwagę, przyjrzeć się drugiemu człowiekowi i poznać jego haptykę, żeby właściwie podejmować z nim rozmowę albo po prostu skutecznie z nim się komunikować. Proksemika, czyli odległość między ludźmi, dystans społeczny, myślę, że to jedno z ważniejszych słów związanych z pandemią. Także wiemy już, co oznacza dystans społeczny. W czasie pandemii wzrósł, ale to jest też bardzo charakterystyczne dla różnych kultur. Ja się też troszkę zajmuję kulturami narodowymi, różnicami kulturowymi i te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię teraz, są bardzo specyficzne dla różnych kultur, dlatego chcąc się dogadać z innymi ludźmi reprezentującymi inne kultury, warto też się nad tym pochylić. I chronemika dotyczy poczucia czasu, umiejętności bycia punktualnym też w naszych wypowiedziach, w prowadzeniu spotkań, w naszej komunikacji. Też ma znaczenie i nabrała większego znaczenia w czasie pandemii. Nie chcemy za długo siedzieć przed komputerem w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania, bo nie ma tych rozmów dodatkowych, także jest to też bardzo ważny element. I teraz chyba najważniejsze, co zrobić, żeby nasza komunikacja była efektywna. I to, co Państwu tutaj pokazuję, to jest efekt pracy jednej z grup moich studentów. Wpisali, właśnie mieli taką tablicę do wypełnienia i każdy sobie tam zdalnie wypełniał. Jak Państwo widzą, jest tych odpowiedzi bardzo dużo, ale to, co się tutaj rzuca w oczy, to na przykład dla mnie zaangażowanie wszystkich stron, dążenie do słuchania się, nie tylko słyszenia. To uważne słuchanie tutaj na wielu tych odpowiedziach tak wybrzmiewa. Ale też na przykład szczerość i spójność w tych komunikatach jest ważna. Także ta efektywna komunikacja
ma, to jest naprawdę dosyć wieloznaczna, wieloznaczne pojęcie, ale tak naprawdę myślę, że jedno z kluczowych w naszym życiu. Tutaj jeszcze chciałam przywołać taką sytuację, myślę, że wielu z nas ma takie poczucie niezadowolenia w związku z tym, jak jesteśmy obsługiwani w różnych miejscach, jak się ludzie do nas zwracają. I to wszystko jest właśnie kwestia komunikacji. Tylko żeby to zmienić, to zamiast narzekać, musimy się wszyscy za to zabrać i zastanowić się tutaj, była ta chronemika, trzeba się zastanowić, kiedy coś powiedzieć. Niektórzy z nas są bardzo niecierpliwi, chcieliby różne rzeczy od razu załatwić. Czasami, a nawet częściej niż czasami, warto to przemyśleć i wiedzieć, kiedy z jakim komunikatem zwrócić się do ludzi. Co służy dobrej komunikacji? Dobrej komunikacji służy ćwiczenie pamięci. Jeśli chcemy słyszeć i kojarzyć dobrze to, co druga osoba do nas mówi, trzeba ćwiczyć pamięć. Tutaj też osoby, które często negocjują, pracują z klientami, im lepszą mamy pamięć, tym lepiej rozumiemy drugiego człowieka. Więc to ćwiczenie pamięci może dla niektórych dziwne, ale naprawdę istotne. Powstrzymywanie się od dawania rad. Myślę, że wielu z nas, jak potrzebuje rady, to pyta o radę, a jeśli słyszy te dobre rady nieustannie, zwracając się do innych osób, a chcąc być tylko wysłuchanym i zrozumianym, to się zniechęca. Parafrazowanie, czyli powtarzanie tego, co usłyszeliśmy swoimi słowami, po to, żeby dowiedzieć, znaczy, żeby upewnić się, że dobrze rozumiemy. Klaryfikowanie, czyli wyjaśnianie tego, co zostało powiedziane, czasami z dopytywaniem się, czy na pewno to znaczyło to, co ta druga osoba powiedziała. Koncentracja na wypowiedzi rozmówcy. Wydaje się to czymś oczywistym, ale bardzo często myślę, że mamy świadomość naszej dekoncentracji, która wynika z różnych spraw, za chwilkę o tym powiem. Dostrzeganie emocji. Czasami właśnie to dostrzeżenie emocji drugiego człowieka to jest tak naprawdę kluczowa sprawa, dlatego warto też mieć tego świadomość i więcej o tym myśleć. Słuchanie w postawie otwartej. Nasza fizyczna postawa otwarta też wiąże się z taką mentalną postawą otwartą, czyli nie zamykamy się na komunikat tej drugiej osoby, bo jeśli jakby z zasady wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem w zamknięciu, czyli w takiej postawie nie chcę słuchać, ja wiem swoje, no to wtedy bardzo trudno doprowadzić do efektywnej komunikacji. I zadawanie pytań otwartych. Pytania otwarte to takie pytania, na których nie ma jednej odpowiedzi. Czyli przeciwieństwem pytań otwartych są pytania, na które odpowiadamy tak lub nie. Jeśli chcemy nawiązać relacje z naszymi dziećmi, no to warto zadawać pytania otwarte, żeby więcej usłyszeć i więcej rozumieć. Podsumowania to też bardzo ważna sprawa. Myślę, że jasne, ale często o tym zapominamy, a jeśli będziemy podsumowywać wypowiedzi, będziemy szybciej dochodzić do celu i też będziemy mieć większą pewność, że wszyscy rozumieją to samo, w taki sam sposób. I usuwanie barier. To jest temat, na którym też się często pochylam dłużej, jak prowadzę zajęcia, bo już wielokrotnie usłyszałam, że te bariery są czymś, co jest jakąś nowością dla wielu osób. I to, na co chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, to na to, żeby się zastanowić, jakie my tworzymy bariery komunikacyjne, bo często szukamy tych barier gdzieś poza sobą, tak? Że, i rzeczywiście są zewnętrzne bariery komunikacyjne w postaci złej atmosfery wkoło, bo jest hałas, na przykład duży ruch, który powoduje naszą dekoncentrację, ale bardzo często barierą w komunikacji jest na przykład to, że osądzamy z góry drugiego człowieka i w związku z tym nie koncentrujemy się znowu na tym, co on chce nam przekazać, tylko w myślach osądzamy go. Albo już wcześniej osądziliśmy i z tym osądem wchodzimy w nową relację, w nowy proces komunikacyjny. Tak samo zjednywanie, czyli
przyrównywanie doświadczeń drugiego człowieka do swoich, takie staranie się za wszelką cenę właśnie zjednać sobie tego drugiego człowieka też czasami jest barierą, bo odchodzimy od prawdy często w ten sposób. Przygotowywanie odpowiedzi to jest taka domena niektórych krajów, większa, na przykład Włosi mają taką tendencję do tego, żeby w trakcie mówienia drugiej osoby przygotowywać odpowiedź i w związku z tym no znowu nie wyłapują całej treści, nie słuchają tak, jak mogliby słuchać i nie słyszą tyle, ile mogliby usłyszeć. Oczywiście to jest taka generalizacja dotycząca akurat tego narodu, ale no jest to domena pewnych narodów, właśnie takich bardziej ekspresyjnych. Przekonywanie drugiej osoby do czegoś też jest barierą w dobrej komunikacji, bo często wtedy nie skupiamy się na słuchaniu tego komunikatu drugiej osoby, tylko staramy się ją przekonać do czegoś. Porównywanie, kolejna bariera, domyślanie się tego, co chce powiedzieć druga osoba, często wiąże się z przerywaniem. Dawanie rad, o którym już było, które myślę, że też często zniechęca, jeśli wiemy, że dana osoba zawsze będzie miała dla nas jakieś rozwiązanie. Skupiamy się na słuchaniu tego komunikatu drugiej osoby, tylko staramy się ją przekonać do czegoś. Porównywanie, kolejna bariera, domyślanie się tego, co chce powiedzieć druga osoba, często wiąże się z przerywaniem. Dawanie rad, o którym już było, w myślach, czyli na przykład wracamy do domu, ale ciągle myślami jesteśmy w pracy, więc nie jesteśmy skoncentrowani na tym, co się dzieje wokół nas. Jest to bardzo trudne w dzisiejszych czasach, które są czasami skłaniającymi nas do szybkiego życia, do robienia wielu rzeczy niekoniecznie dobrze. To też mówię sama do siebie, właśnie przez to stajemy się zdekoncentrowani. I ta lista barier jest jeszcze bardzo długa. Warto sobie pomyśleć o tych barierach. Warto się też zastanowić, na przykład, z czego wynika nasza dekoncentracja. Może wynikać z choroby, z tego, że jesteśmy przemęczeni. Także do wielu z tych odpowiedzi warto sobie jeszcze zadać dodatkowe pytanie. Z czego to wynika? I jak rozwijać kompetencje komunikacyjne, jak usprawniać też proces komunikacji, oczywiście trenować. Kto nic nie mówi, nigdy nie rozwinie tych swoich kompetencji, tak jak w każdym sporcie, w każdym działaniu. Im więcej czegoś robimy, tym lepsze wyniki osiągamy. Słuchanie innych. Warto naprawdę włączyć proces słuchania. Niektórzy z nas są lepszymi słuchaczami, niektórzy bardziej są nastawieni na ekspresję swoich własnych i werbalizację swoich własnych myśli, ale naprawdę dużo więcej się dowiemy i nasze relacje będą lepsze, jeśli będziemy słuchać innych ludzi. Ruszaj się, to może zabrzmi zaskakująco też, ale im więcej ruchu w naszym życiu, tym lepiej przebiegają procesy myślowe. Tym więcej komórek się tworzy. Nie chcę tutaj za bardzo rozwijać tematu, bo myślę, że lekarze i inne osoby, które fizjoterapeuci mogliby dużo więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno ruch ulepsza, poprawia ukrwienie naszego organizmu, także naszego mózgu. Oczyszczanie też polepsza. Im bardziej oczyszczony organizm, tym lepiej funkcjonuje, lepiej myśli i też lepiej się wyraża. Jeśli ktoś ma problemy komunikacyjne, warto też chodzić na czworakach. To jest bardzo dobre ćwiczenie na synchronizację obu półkul, także to jest ćwiczenie dla osób w każdym wieku. Też dbałość o dietę i sen. Jeśli jesteśmy przemęczeni, myślę, że to doskonale o tym wiemy, ale wciąż zapominamy, że sen to jest bardzo ważna sprawa. Warto o to dbać, tak samo o dietę. Jeśli jesteśmy przejedzeni, to trudno nam się wyrażać, bo nam się na przykład chce spać. Także to też jest bardzo ważne. Też to, co jemy, jest istotne dla funkcjonowania naszego umysłu, dla wyrażania naszych myśli. Kontrolowanie stresu. To też myślę, że jest temat na wiele spotkań, jak to robić, ale myślę, że w tej wspólnocie to jest jedna odpowiedź i mam nadzieję, że wszyscy z tego
korzystają. Ćwiczenie pamięci, już o tym mówiłam, ale powtarzam jeszcze raz. Naprawdę warto w każdym wieku ćwiczyć pamięć. Korzystajmy z tego, że mamy dzieci w domu, które się jeszcze uczą i z którymi możemy się czegoś uczyć, wzajemnie się motywować. To naprawdę będzie z korzyścią dla naszych umiejętności komunikacyjnych. Także uczenie się nowych umiejętności. Jak wiemy, rozwija to i warto to podejmować w każdym wieku. Po to też, żeby być może odkrywać jakieś swoje talenty, ale przede wszystkim po to, żeby rozwijać nasze człowieczeństwo i także kompetencje komunikacyjne, które się z tym wiążą. Uważne obserwowanie otoczenia i wyciąganie wniosków. Jest to równie ważne. Im bardziej się staniemy obserwatorami, im bardziej włączymy nasze uszy, ale nie tylko te uszy fizyczne, ale takie uszy naszego serca, tym więcej dowiemy się o drugim człowieku, tym lepiej będziemy go rozumieć. I to wszystko wiąże się też z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej, czyli właśnie z rozwojem takim intelektualno-duchowym, emocjonalnym. Chodzi o to, żebyśmy siebie samego rozumieli. Wtedy będzie nam łatwiej rozumieć drugiego człowieka, ale też musi być ta wola, nieustanna praca, żebyśmy rzeczywiście rozwijali naszą inteligencję emocjonalną. I teraz takie krótkie podsumowanie, które mam nadzieję, że tak postawi taką kropkę nad i. Tutaj takie zdjęcie, a w zasadzie kilka zdjęć, myślę, że majowych, przynajmniej na naszą porę roku, na naszą strefę klimatyczną. Myślę, że każdy z nas mógłby wybrać inne z tych miejsc, ale myślę, że tutaj nie słyszę Państwa, ale myślę, że zgodzilibyśmy się co do tego, że każde z tych miejsc jest piękne. I w każdym z tych miejsc chcielibyśmy być. Byłoby to miejsce, które by wpływało pozytywnie na nasze samopoczucie. I tak samo myślę, że jeśli zadbamy o dobrą komunikację, naprawdę zaangażujemy się w dobrą komunikację, to wszystkie nasze rodziny, te przestrzenie, w których jesteśmy, staną się właśnie takimi pięknymi miejscami. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili to samo, no bo wtedy byśmy mieli takie same zdjęcia tutaj, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy starali się o to dobro, o to faktyczne, nie tylko przekazanie tego, co sami czujemy i takie często tak robimy, że chcemy po prostu wyrzucić z siebie to, co nosimy w sercu. No i wtedy wybuchają często te nasze bomby, mniejsze i większe, a chodzi o to, żeby tak jak mówił święty Franciszek Salezy, przez to dobre słowo zmniejszać gniew, tak jak woda gasi ogień. I tak jak właśnie powiedział święty Franciszek, dobrocią można uczynić owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na krople miodu niż na baryłkę octu. Także życzę Państwu, żebyście to zapamiętali. Dzisiaj też mamy takiego niezwykłego świętego patrona. Dzisiejszym patronem jest święty Ambroży, który jako biskup, głosząc Słowo Boże, też wielu osób nawrócił. Także świętego Augustyna. Także życzę wszystkim poprawy relacji z innymi ludźmi właśnie dzięki dobrej komunikacji, dzięki pracy nad procesem komunikacji. O, bardzo dziękuję. Dostałam serduszko, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze, to ja to przekażę głos siostrze. Bardzo Państwu dziękuję i naprawdę życzę takiego pochylenia się też czas świąt Bożego Narodzenia i w ogóle Adwentu. Myślę, że kieruje nas na rodzinę, na to bycie razem z tymi najbliższymi nam ludźmi, ale też w ogóle z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień, więc niech to pomaga w budowaniu dobrych relacji. Bardzo dziękuję.